Cześć. Dzisiaj omówimy sobie strategię ustalania stawek w Google Ads. Omówimy sobie, jakie te strategie są, na czym polegają, jak działają. Zobaczymy sobie najczęściej popełnione błędy przy wybieraniu strategii oraz omówimy sobie, jak poprawnie skonfigurować te strategie oraz jak się przełączać między konkretnymi strategiami. Czym są te strategie? Bo na pewno zauważyłeś czy zauważyłeś, że w konfiguracji kampanii można zauważyć tutaj w sekcji określania stawek różne, różne strategie do wyboru. Skąd one się w ogóle wzięły? Strategia ustalania stawek ma wpływ na to, z jaką stawką przystępujemy do aukcji. Co to są te aukcje? W momencie, kiedy użytkownik szuka czegoś w Google, na przykład jak to będzie firma sprzątająca Kraków, to wszystkie firmy, które chcą. Wyświetlić reklamę temu konkretnemu użytkownikowi na to konkretne zapytanie, biorą udział w takiej wirtualnej aukcji. Każda z nich ma swoją reklamę, każda z nich przystępuje do tej aukcji z konkretną stawką i algorytm na podstawie właśnie takiej licytacji wyłania, kto i na jakiej pozycji będzie mógł wyświetlić swoją reklamę. Im wyższa stawka, tym większa szansa na to, że nasza reklama się pokaże. I teraz strategia, którą wybierzemy, będzie miała bezpośredni wpływ na to. Z jakimi stawkami przystępujemy do aukcji oraz jak często, komu, gdzie i kiedy nasze reklamy się pokazują, a więc będzie miała bezpośredni wpływ na wyniki naszych działań reklamowych. Omówimy sobie dzisiaj strategię dla kampanii tekstowych i produktowych, czyli z mojego doświadczenia najczęściej stosowanych kampanii. I zacznijmy sobie od kampanii tekstowych. Takim podsta taką podstawową strategią w kampanii tekstowej jest CPC ustalany samodzielnie, czyli inaczej manualny CPC. W tej strategii Wpisujemy ręcznie maksymalną stawkę, którą chcemy płacić za każde kliknięcie i przypisujemy ją na poziomie słowa kluczowego grupy reklam, albo w przypadku kampanii produktowej na poziomie grupy produktów czy konkretnych produktów. W tej strategii do każdej aukcji przystępujemy z dokładnie taką samą stawką. I nie bierzemy pod uwagę żadnych czynników, które, żadnych czynników związanych z samym, samą osobą. Która, która, której tą reklamę chcemy wyświetlić. Tak? To jest najbardziej podstawowy, podstawowa strategia, bo właśnie bierze najmniej um, informacji, natomiast dostosowanie tych stawek no, to jest też wyzwanie samo w sobie, żeby tak dograć odpowiednie stawki, żeby ta nasza reklama się. Nasza kampania się spinała. Zalecam, ja zwykle zalecam tą strategię osobom, które się dopiero uczą reklam Google'a i jeszcze nie, jakby nie rozumieją całego systemu, jak tutaj to wszystko się ze sobą łączy, a bardziej zaawansowanym użytkownikom zalecam ją na początek kampanii, kiedy jeszcze nie zbieramy konwersji albo tych konwersji jest mało i nie możemy włączyć jeszcze bardziej zaawansowanych algorytmów. Druga strategia to jest ulepszone CPC. Ona jest tutaj ukryta właśnie jako podtyp pod strategii CPC ustalone samodzielnie. Ta strategia bierze pod uwagę informacje dotyczące użytkownika i jeżeli wykryje, że prawdopodobieństwo dokonania konwersji dla niego jest wyższe, to będzie mogła przekroczyć tą stawkę, którą ręcznie ustaliliśmy no i analogicznie jeżeli to, to prawdopodobieństwo jest mniejsze, no to będzie tą stawkę obniżać. W efekcie średnia stawka, na przykład w skali tygodnia czy miesiąca nie będzie przekraczać tej naszej ustalonej, natomiast będziemy mogli skupiać się w pewnym sensie bardziej się skupiać na osobach, które mają większą szansę konwersji. Ta strategia wymaga jakichś danych o konwersjach, czyli musimy te konwersje śledzić i one muszą się przynajmniej od czasu do czasu pojawiać. Tak? Pierwsza opcja optymalizuj pod kątem konwersji będzie dla Firm czy biznesów bardziej usługowych, które skupiają się na ilości czy liczbie konwersji, czyli na przykład ile osób do nas zadzwoni, ile osób wyśle do nas kon formularz kontaktowy, a druga opcja, optymalizacja pod kątem wartości konwersji, będzie bardziej dla sklepów internetowych, gdzie interesuje nas bardziej wartość konwersji, czyli wartość zamówień, niż ich sama ilość. Trzecia strategia to jest maksymalizuj liczbę kliknięć. Ta strategia dąży do tego, żeby wydać cały budżet i uzyskać w tym budżecie jak najwięcej kliknięć. Ona zupełnie nie skupia się na tym, co z tych kliknięć pozyskamy, czyli jakie konwersje zajdą, natomiast ona dąży do tego, żeby tych kliknięć, tych odwiedzeń, tych użytkowników, których pozyskamy na stronę, było jak najwięcej. To jest taki mecz obusieczny, bo z jednej strony mamy więcej użytkowników, mamy, maksymalizujemy liczbę użytkowników, ale z drugiej strony z definicji te kliknięcia mają być jak najtańsze, żeby mogło być ich jak najwięcej. Więc ta strategia będzie brała udział w aukcjach, które w których albo innych firm Albo, to, albo konkurencja innych firm jest niższa, albo inne firmy też mają niskie stawki, czyli z jakiegoś powodu nie chcą walczyć o danego użytkownika. Czyli to mogą być kliknięcia gdzieś na przykład w nocy, kiedy wiele firm wyłącza kampanię, w weekendy, albo mogą być kliknięcia z urządzeń mobilnych, czy z telefonów, ze smartfonów, kiedy wiemy, że na przykład większość w danej branży, czy, czy, czy w danej jakiejś dziedzinie, większość konwersji, większość zapytań, większość kontaktów od klientów pochodzi z komputerów, tak? Czyli wtedy te kliknięcia z telefonu są tańsze. Ta strategia może się skupiać na tamtych klientach. Ja z tej strategii sam często korzystam, szczególnie na początku kampanii, kiedy właśnie jeszcze nie mam informacji o konwersjach, a chcę zdobyć jak najwięcej informacji właśnie o tym, jaka jest konkurencja, jakie są wyświetlenia, na jakie hasło się mogę pokazywać. Kolejna strategia, i ta już będzie z tych fajniejszych, bo oparta o konwersję, to jest maksymalizacja liczby konwersji. Ta strategia będzie próbowała wydać cały nasz budżet, ale jednocześnie, żeby w tym budżecie wygenerować dla nas jak najwięcej konwersji. Ona opiera się o dane, o informacje, które pozyskaliśmy w przeszłości, analizuje, którzy co łączy tych klientów, którzy ostatecznie dokonują konwersji u nas na stronie, czy w naszej firmie i skupia się na użytkownikach w pewnym sensie podobnym do nich. Tak? Tutaj do każdej aukcji ta strategia będzie dołączać z inną stawką. Właśnie na podstawie tego, kim jest ta osoba, z jakiego urządzenia korzysta, jakiego słowa kluczowego wyszukiwała, itd, i tak Korzystając z tych różnych sygnałów będzie próbowała oszacować prawdopodobieństwo, że ta osoba zostanie naszym klientem do tej konwersji, i jeżeli określi tą, to prawdopodobieństwo jako wysokie, to tą stawkę odpowiednio podbije. Analogicznie dla, dla niższych prawdopodobieństw ta stawka będzie obniżona, natomiast całość będzie się optymalizować pod to, żeby tych konwersji dla nas w tym budżecie było jak najwięcej. To jest strategia dla właśnie dla biznesów usługowych, czyli takich, które mierzą liczbę konwersji, a nie wartość konwersji. Tutaj mamy wymagane mierzenie tych konwersji, one już to są konieczne, żeby ta strategia działała dobrze. No i Google zaleca od minimum 10 do 15 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni, żeby tą strategię włączyć. Ja podchodzę bardziej tak ostrożnie, wymagam minimum 30 konwersji dla danej kampanii, żeby, tą kampani żeby dla tej kampanii włączyć tą strategię. Bardziej zaawansowana wersja tej strategii to jest ta strategia z opcją ustaw docelowy koszt działania, czyli docelowy CPA, cost per acquisition, czyli średni koszt pozyskania jednej konwersji. Jeżeli nasza konwersja to jest np. wysłanie formularza kontaktowego i wydaliśmy 1000 zł na kampanię, żeby 20 klientów wypełniło formularz, no to 1000 podzielone przez 20 to jest 50 zł. Tutaj musimy podać, jaki docelowy ten koszt pozyskania jednego klienta chcemy. Uzyskiwać i ta strategia będzie dążyła do tego, żeby pozyskać do nas jak najwięcej klientów właśnie w tej wartości. Jeżeli ta wartość będzie zbyt niska, czyli będziemy chcieli pozyskiwać tanio klientów, może się okazać, że to jest nie, nie, niemożliwe i nie będziemy wydawać całego budżetu. Natomiast kampania będzie się skupiała, żeby pozyskiwać klientów właśnie w takiej wartości. A skąd wziąć tą wartość? Na podstawie danych, które mieliśmy z, z dotychczasowego działania kampanii, czyli powiedzmy, że przez kilka miesięcy kampania chodziła. Na przykład, właśnie w tej opcji maksymalizuje liczby konwersji. No i wiemy, że przez ostatnie, na przykład, 3 miesiące uzyskaliśmy 100 konwersji, może nie więcej, uzyskaliśmy 300 konwersji. No i średnio jedna konwersja kosztowała właśnie nie wiem, 45 zł. No to wtedy możemy sobie tutaj wpisać. 45, albo delikatnie więcej, właśnie jakieś 50, żeby strategia miała trochę taki margines błędu. Natomiast mamy, wiemy to z naszych danych. Tak? Potem w czasie możemy ten koszt stopniowo po troszeczku zmniejszać, żeby kampania działała dla nas jak najbardziej optymalnie, jak najbardziej opłacalnie, żeby tych klientów pozyskiwało jak najtaniej. Natomiast wymaganiem jest tutaj to, żeby w ciągu ostatnich 30 dni było minimum 50 korwersji, nawet bliżej 100, bo ta strategia potrzebuje bardzo dużo danych. Tak? No i musimy w ogóle te konwersje mierzyć. To jest to jest wymaganie podstawowe. Kolejna strategia oparta na konwersjach to jest maksymalizuj wartość konwersji. Tak jak tam ta strategia była dla biznesów usługowych, gdzie mierzyliśmy właśnie liczbę konwersji, tutaj mierzymy wartość konwersji, czyli nie interesuje nas ile osób. Złoży Właśnie to jest strategia dla sklepów internetowych, gdzie nie interesuje nas do końca, ile osób złoży zamówienie, ale na jakie kwoty? Chcemy, żeby te obroty były jak największe, bardziej nas interesują duże zamówienia niż sama liczba zamówień. I analogicznie. Tutaj musimy mierzyć konwersje wraz z ich wartościami, czyli musimy mierzyć nie tylko sam fakt, że zaszedł jakiś zakup w sklepie, ale też na jakie kwoty. No i żeby włączyć tą wartość, tą, tą strategię optymalizacji wartości konwersji, musimy mieć tych konwersji minimum 30, Google podaje 10 do 15, ja mówię 30 w ciągu ostatnich 30 dni. I tutaj podobnie, algorytm będzie dołączał do tych aukcji, i zwiększał stawki dla użytkowników, których wykryje, że szansa na dokonanie dużego zakupu w naszym sklepie jest większa. I tutaj także podobnie do tej wcześniejszej strategii też możemy dodać docelowy ROAS, czyli docelowy zwrot. ROAS to jest return on ad spend, czyli dzielimy obroty, które wygenerowała kampania przez koszt kampanii, i to jest nasz ROAS. Na przykład, jeżeli wydaliśmy 1000 zł na reklamę, a reklama wygenerowała 5000 zł obrotu, no to 5000 przez 1000 to jest pięciokrotność, czyli 500%, tak? wtedy wpisujemy tutaj 500% albo delikatnie mniej, na przykład tam 450 i kampania będzie, ta strategia będzie dążyła do tego, żeby generować dla nas konwersję właśnie z takim zwrotem. Jeżeli ten ROAS będzie zbyt wysoki, Aha, czyli będziemy chcieli mieć, będziemy zbyt zachłannie chcieli generować te, te obroty, to znowu może się okazać to niemożliwe i kampania nie będzie wydawać całego budżetu, być może nawet się zatrzyma i nie będzie dla nas działać optymalnie. Jak tutaj Google podaje, że trzeba minimum 15 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni. Znowu ja sugeruję, że minimum te 50, 30-50 to, w zależności jak to pewnie się czuje, jak dużo chce zaryzykować, próbując przetestować ten algorytm. Ostatni typ, ostatnia strategia do ustalania stawek to jest docelowy udział w wyświetleniach. Ja bardzo rzadko z tego, z tej strategii korzystam. Ona nam pozwala walczyć w aukcjach na podstawie tego, że chcemy na przykład zajmować 50% czasu. Jeżeli się wyświetlamy, to chcemy być pierwsi w ogóle na samej, na samej górze strony. No i nie chcemy na przykład płacić więcej niż 5 zł za jedno kliknięcie. Czy to jest coś, co nas bardzo interesuje? Rzadko kiedy. Ja raczej się skupiam na tym, żeby wygenerować jak najwięcej konwersji, jak największe obroty, jak największą sprzedaż, a niekoniecznie, żeby być widocznym na pierwszym, trzecim czy piątym miejscu na, na, na wynikach wyszukiwania. Tej strategii korzystam w zasadzie tylko w, w kampaniach brandowych, kiedy mamy kampanię na nazwę naszej firmy. To znaczy, że osoba, która tego szuka, nas zna. Ona chce trafić do nas, nie do konkurencji, więc tutaj chcemy być 100% czasu na pierwszej pozycji. Te kliknięcia zazwyczaj są bardzo tanie, rzędu kilku, kilkunastu groszy i nie chcemy po prostu, chcemy uniknąć sytuacji, kiedy konkurencja wyświetla się na pierwsze miejsce na nazwę naszej firmy, bo taki klient może po prostu w ostatniej chwili się rozmyślić i skorzystać z oferty konkurencji. W kampanii produktowej te strategie wyglądają bardzo podobnie, jest ich mniej, mamy tylko CPC ustalany samodzielnie z możliwością włączenia ulepszonego CPC. Maksymalizuj liczbę kliknięć i docelowy ROAS. Docelowy ROAS to jest analogicznie maksymalizuj wartość konwersji z określonym docelowym ROAS. OK. Jakiego rodzaju błędy widzę najczęściej przy wyborze strategii ustalania stawek? Najczęstszym chyba błędem jest wybieranie tych strategii opartych o konwersję bez poprawnego mierzenia konwersji. Czyli widzę kampanię u klienta, która jest ustawiona na maksymalizu liczby konwersji czy wartość konwersji, i tych konwersji jest zero. Bo albo one są nie mierzone, kod jest, do śledzenia konwersji nie jest dodany, albo są mierzone, ale po prostu nie zachodzą w sklepie. Tak? To jeszcze nie jest ten moment, żeby włączyć te strategie. Drugi najczęstszy błąd to jest strategia CPC ustalany samodzielnie albo ulepszone CPC, gdzie te stawki nie są odpowiednio dobrane. Tak? Są zbyt wysokie, zbyt niskie, reklamy wyświetlają się zbyt często albo zbyt rzadko, budżet jest przepalany albo niewykorzystywany. Ta strategia wymaga dużo takiej manualnej pracy. No, niestety, jest to manualne ustalanie stawek, więc trzeba to robić ręcznie i sukcesywnie. Trzeci, trzeci błąd, jaki bym wymienił, to jest. Źle wybrane konwersje do optymalizacji, to znaczy prowadzimy na przykład sklep internetowy i chcemy generować jak największą wartość konwersji, czyli jak największą wartość zamówień ale do kampanii mamy dodane właśnie optymalizację pod kątem wartości zamówień, ale mamy też dodane jakieś takie konwersje dodatkowe w stylu wyświetlenie m, zakładki kontakt albo kliknięcie numeru telefonu i jeżeli tym konwersjom są przypisane jakieś, jakaś wartość, na przykład wyświetlenie zakładki kontakt będzie dawało wartość, nie wiem, 50 zł, bo widziałem takie konfiguracje, to może się okazać, że nasza kampania zamiast skupić się na generowaniu sprzedaży, będzie się skupiała na właśnie zwiększaniu liczby osób, które wchodzą w zakładkę kontakt. To niekoniecznie będzie optymalne. I ostatni błąd, który bym wymienił, to jest chyba dodawanie strategii maksymalizującej konwersję. Czy, czy, czy wartość konwersji do kampanii brandowej. W kampanii brandowej to jest, kampania, to jest jedyna kampania w, tak naprawdę bardzo charakterystyczna, którą chcemy wyświetlać się po prostu 100% czasu na pierwszej pozycji, a niekoniecznie walczyć w niej o, o konwersję. Te konwersje będą naturalnym skutkiem tego, że ten klient po prostu, jeżeli szuka nas po nazwie firmy, to nas znają, chce kupić czy, czy produkt, czy usługę u nas. Tam nie potrzebujemy stosować strategii opartej na wartości czy liczby konwersji. Jak więc poprawnie ustawić te strategie ustalania stawek i jak rozwijać je w czasie? No tu będzie taka naturalna progresja, naturalny cykl życia tych strategii. Zacznijmy sobie od firmy usługowej, czyli takiej, w której mierzymy liczbę konwersji, jak liczbę wysłanych formularzy, liczbę osób, które tam kliknęły nasz numer telefonu, czy zostawiły swoje dane, żeby się z nimi skontaktować. Bo tu się będziemy skupiać na liczbie konwersji. Czyli zaczynamy tutaj od ulepszonego CPC. Jeżeli mierzymy te konwersje, gorąco zachęcam do dodawania do tych kodów śledzących mierzenia konwersji. Jeżeli tego nie mierzymy, to musimy pozostać przy manualnym CPC. Na początek możemy wykorzystać maksymalizację liczby kliknięć, tak żeby zbadać poziom CPC, a potem się przełączyć na ulepszone CPC z manualnymi stawkami. Po zdobyciu około 10 albo bliżej 30 konwersji w, w ciągu ostatnich 30 dni możemy dane kampanie tekstowe przełączyć na maksymalizację liczby konwersji, ale bez podawania jeszcze docelowego CPA. Po kolejnych kilku tygodniach albo nawet miesiącach jeżeli dojdziemy do poziomu, gdzie zdobywamy mm, około przynajmniej 50 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni, możemy włączyć jeszcze do, do, docelowe CPA, czyli to docelowy... Koszt pozyskania średnia, średni koszt pozyskania jednej konwersji. Wartość tego CPA wyliczamy na podstawie danych z kampanii, czyli bierzemy, jaki koszt wydaliśmy na reklamy w ostatnie 30 dni, powiedzmy 5000 zł. A uzyskaliśmy w tym 100 konwersji, czyli 500 podzielone przez 100, to jest 50 zł i te 50 zł, albo troszeczkę więcej podajemy jako nasz docelowy CPA, a potem z czasem możemy z tym schodzić, żeby obniżać koszt pozyskania jednego klienta. W sklepie internetowym będzie to analogiczny proces. Tutaj się skupiamy na wartości zakupów w sklepie i też zaczynamy od ulepszonego CPC, zoptymalizowanego pod wartość konwersji lub manualnego CPC, bez ulepszonego CPC, jeżeli nie mierzymy wartości konwersji. Natomiast w przypadku sklepu uważam, że to jest konieczność mierzenia wartości konwersji, wartości zakupów. Możemy też na jakiś czas włączyć maksymalizację liczby kliknięć, tak żeby zbadać poziom CPC, a potem przełączyć sobie na manualne CPC. Jak tylko zdobędziemy około 10 do 30 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni, możemy rozważyć przełączenie się na maksymalizację wartości konwersji bez docelowego reasu. Ta strategia jest dostępna tylko dla kampanii tekstowych, dla kampanii produktowych jej niestety nie mamy, więc dla kampanii produktowych zostajemy przy poprzedniej strategii. I kilka tygodni później, jeżeli nasze kampanie już zdobywają 50, przynajmniej 50 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni, możemy włączyć jeszcze dodatkowo docelowy ROAS dla kampanii tekstowych, albo dla kampanii produktowych, przejść na, na strategię docelowy ROAS, a wartość wyliczyć, podobnie jak w przypadku. W poprzednim przypadku, bierzemy obroty za ostatnie 30 dni, bierzemy koszty za ostatnie 30 dni, dzielimy obroty przez koszty, no i powiedzmy, że wygenerowaliśmy obrotu 50 tysięcy, a nasze kampanie kosztowały nas 10 tysięcy, no to nasz ROAS to jest 50 przez 10 tysięcy, 500%, czyli pięciokrotność. I tą wartość albo troszeczkę niższą możemy dodać jako ten docelowy ROAS, a potem z czasem zwiększać, bo chcemy mieć coraz większe obroty przy tych samych kosztach. Muszę zaznaczyć, że w momencie, w przypadku zarówno i firm usługowych, i sklepów internetowych, jeżeli przełączamy się na te bardziej zaawansowane strategie, nasze kampanie mogą tymczasowo zaliczyć pewne rozchwianie, czyli przełączamy się na maksymalizację konwersji na przykład i nagle cała kampania zaczyna świrować. Znaczy koszt kliknięcia szybuje w kosmos, reklamy przestają się wyświetlać na jakiś czas, albo zjadają cały budżet w ciągu dwóch godzin. To jest jak najbardziej normalne. Algorytm próbuje przetestować różne, ustawienia i dostosować się właśnie, nauczyć się w jaki sposób masterować stawkami, ma uczestniczyć w tych aukcjach reklamowych, tak żeby osiągać te cele, które my chcemy, żeby on osiągał, czyli właśnie albo zwiększanie ROAS, albo zwiększanie liczby osób, które tam konwertują i kontaktują się z nami. Jeżeli po kilku tygodniach, dwóch, trzech tygodniach to się nie, 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 nie uspokaja i widzimy, że cały czas wyniki są gorsze niż wcześniej, możemy zrobić krok wstecz i wrócić do wcześniejszej strategii, która, którą mamy sprawdzoną i która działała. Możemy też wykorzystać do tego eksperymenty w kampaniach, na Natomiast eksperymentów nie będę dzisiaj omawiał, to jest bardziej zaawansowana funkcja. Na koniec jeszcze podsumowanie w formie tabelki. Zebrałem tu wszystkie informacje omówione dzisiaj w filmiku. Nie będę tego czytał jeszcze raz, ale to, są, to jest tak naprawdę podsumowanie wszystkich dzisiejszych informacji, więc jeżeli ktoś chce się zatrzymać i sobie to przeczytać, no to ma możliwość pauzowania. Natomiast o, jeszcze tu przesunę kamerę, bo tu zasłoniłem. Natomiast to tyle na dzisiaj. Dzięki śliczne. Mam nadzieję, że ten film, mimo że troszeczkę długi, to jednak wyjaśnił Wam bardzo dużo o tych strategiach ustalania stawek. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu, albo jeżeli macie pomysły na kolejne filmy, to też możecie skomentować ten film. A ja się żegnam. Powodzenia i do zobaczenia. Hej!